Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie, ale z powodu warunków atmosferycznych jesteśmy w naszym domu w dzielnicy Muranów i w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować i jednocześnie zachęcić do przeczytania niektórych pozycji w zależności od Państwa zainteresowań. Ja nie polecam, czy nie zalecam, ja proponuję przeczytać niektóre pozycje, które Państwu za chwilę zaprezentujemy. Pierwsza pozycja będzie dotyczyła 1939 roku i wojny obronnej Polski. To jest książka, którą bym Państwu polecił, zaproponował. Obrona Polski, 1939 rok. Autor Tadeusz Jurga wydał Pax. Jak Państwo widzą, książka jest dosyć gruba. Książka opisuje boje armii polskich na terenie II Rzeczypospolitej. Drugą książką związaną z 1939 roku, ale dotyczącą bohaterskich wyczynów polskiego lotnictwa, to książeczka Tadeusza Królikiewicza, którą Państwu prezentuję, Polski samolot i barwa. Książkę wydał MON. Książka jest dosyć stara, jeżeli chodzi o wydawnictwo. Wydana była przez MON w 1981 roku. Książka w sposób rzetelny opisuje polskie konstrukcje w okresie do 1939 roku. W książeczce znajdziemy również samoloty nie tylko bojowe, ale znajdziemy również samoloty pasażerskie tuż po II wojnie światowej, ale znajdziemy również samoloty Związku Radzieckiego, na przykład JAKI, które brały udział w lotnictwie polskim organizowanym w Grigorjewskoje. Proszę zajrzeć do książki, którą wspomniałem, Polski samolot i barwa, Tadeusz Królikiewicz. Gdybyście Państwo chcieli prześledzić pracę Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, to jest książeczka, którą Państwu pokażę, dosyć stara, ale jeszcze jest czytelna. To jest biuletyn Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. Numery poświęcone są jednemu lub kilku zagadnieniom dotyczących zbrodni niemieckich na terenie naszego kraju. Tu Państwu pokazuję egzemplarz biuletynu z 1951
1951 roku akurat ten egzemplarz tego biuletynu noszący numer 7 dotyczy życiorysu i zbrodniczej działalności komendanta Oświęcimia Rudolfa Hessa. To jest stary biuletyn, który Państwu pokazuję. Natomiast w 70-tych latach biuletyn już był wychodził z wydawnictw prawniczych. Pokazuję Państwu biuletyn z lat 70. Numer jego 29. Również była Komisja Główna Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, tylko inne wydawnictwo. Gdybyście Państwo chcieli poczytać na temat historii Polski, bądź od czasów bardzo dawnych, bądź za okres 35-45, polecałbym 3 tomy Poboga Malinowskiego. Tytuł tych 3 tomów: Najnowsza historia polityczna Polski. Obejmuje okres 1 tom 1864 do pierwszych dni przyszłej państwowości polskiej, rok 1919. Uważam, proszę Państwa, ja mówię za siebie, że nie więcej można przeczytać w ciągu jednego dnia jak 20-25 stron, ponieważ książka naszpikowana jest faktami, ma bardzo dużo odnośników i praktycznie biorąc trzeba ją czytać bardzo spokojnie, a nieraz należy się cofnąć kilka kartek wstecz, ponieważ pewne fakty można zapomnieć. Drugim autorem mówiącym o tym okresie jest nieżyjący pan profesor Paweł Wieczorkiewicz, który napisał książkę Historia polityczna Polski, okres 1935-1945. Książka warta przeczytania, ale opinie na temat polskiej dyplomacji, polskiego rządu w okresie II Pospolitej, w okresie II Rzeczypospolitej, opinie pana profesora Wieczorkiewicza były i są kontrowersyjne. Gdybyście Państwo chcieli poczytać książki na temat Powstania Warszawskiego, 1 sierpień, 2 październik 44 i przygotowań do Powstania Warszawskiego, poleciłbym książkę, nie mam jej w ręku, Kirchmayr, Powstanie Warszawskie i Borkiewicz, Powstanie Warszawskie. Natomiast inne książki dotyczące Powstania Warszawskiego to książka Antoniego Przygońskiego, Powstanie Warszawskie. Są 2 tomy tejże książeczki. A na temat ruchów oporu w okresie okupacji niemieckiej w Polsce poleciłbym książki najprawdopodobniej
znanych Państwu autorów, przeze mnie szczególnie cenionych, pan profesor Tomasz Strzembosz. Książka poświęcona jest akcji zbrojnej Podziemia Warszawy 1939-44. Drugim autorem, którego również bardzo cenię, jest pan Tomasz Szarota, Okupowanej Warszawy Dzień Powszedni. Uważam, że książki pana profesora Strzembosza należy czytać również bardzo spokojnie, ponieważ książki naszpikowane są faktami i bardzo często, tak jak w poprzednio wspominanej, należy się wrócić do tyłu, ponieważ tych faktów jest tak dużo w książce, że bardzo często można pominąć albo zapomnieć. Trzecią książeczką, którą poleciłbym Państwu do przeczytania na temat zbrojowni w podziemiu polskim w okresie 39-44, książka, która dosyć szybko zniknęła z półek, to pan Kazimierz Sarota, Podziemie zbrojne Polski 1939-44. Uważam tę książkę za jedną z bardziej rzetelnych opracowań na temat wytwórni konspiracyjnej broni i środków walki. Nie znam osobiście innej książki czy innego autora, który by w tak rzetelny sposób opisał zbrojownię i w Polsce i zbrojownie warszawskie. Jeżeli Państwo zainteresowani byliby poszczególnymi wycinkami czy rejonami Polski podziemnej, mogę Państwu przedstawić kilka książek dotyczących poszczególnych zagadnień na obszarze II Rzeczypospolitej. Książeczkę Bożobochatego, które Państwu pokazuję, to Okręg Radomsko-Kielewski, pseudonim Jodła. Książeczka ta, którą Państwo widzicie, była wydana przez PAX w 1988 roku. Gdybyście Państwo chcieli wiele artykułów poczytać na temat ruchu oporu w okresie 39-45, poleciłbym Państwu wydawnictwo gazetowe, którego już nie ma, którego możecie Państwo dostać w Bibliotece Narodowej. Może niektóre numery są w internecie. W skrócie to było WTK, a całość nazwy Wrocławski Tygodnik Katolików. Wiele artykułów poświęconych ruchowi oporu w okresie 39-45 w tych poszczególnych gazetach Państwo znajdziecie. Kolejną książkę poświęconą cichociemnym, którą Państwu pokazuję, są i inne książki na ten temat. Tu jest cała historia powstawania
cichociemnych są zdjęcia i są opisy bardzo krótkie działalności cichociemnych na terenie kraju i w powstaniu warszawskim. Książeczka Cichociemni wydana była przez, autorem jest Jędrzej Tucholski, a wydawnictwo PAX. PAX bardzo wiele książek wydał w okresie Polski Ludowej. Jest to również wydawnictwo z 1988 roku. Bardzo ciekawą książką, która miała sugerować Niemcom, że w Niemczech powstało podziemie antyhitlerowskie, to była zorganizowana w Polsce akcja N, Niemcy. Wydawnictwo było w doskonałym języku niemieckim. Rozsyłane było przede wszystkim na frontach, a głównie na froncie wschodnim, sugerujące, że to podziemie antyhitlerowskie jest i to podziemie może przejąć władzę. Mam jeden numer historyczny tego wydawnictwa. Tytuł Klabautermann w wolnym tłumaczeniu Duch okrętowy. Książeczka Akcja N, którą Państwu pokazuję. Przepraszam, zaplątało się. Obejmuje okres 41-44 i w tym okresie Akcja N przebiegała. To wydał Czytelnik, rok 1972. W akcji tej brał udział Ślaski i brał udział między innymi Jan Nowak-Jeziorański. Kolejną książką opisującą pewien okres w Polsce, autor Cezary Chlebowski, wachlarz. Cezary Chlebowski napisał wiele innych książek, na przykład Odłamki granatu, Pozdrówcie góry świętokrzyskie i tak dalej. A ta książka poświęcona jest organizacji Wachlarz, wydana jest również przez PAX, a to wydawnictwo, które Państwu pokazuję, rok 1990. Bardzo szczegółowo Komendę Główną Armii Krajowej opisał Nejkrwawicz. Pokazuję Państwu okładkę tejże książeczki. Książeczka poświęcona jest Komendzie Głównej Armii Krajowej. Dość szczegółowo opisuje Komendę Główną. Książeczkę, którą Państwo widzą, również wydał PAX, rok 1990. Książka obejmuje okres Komendy Głównej AK 1939-1945. Książka napisana bardzo rzetelnie. Autor Marek Nejkrwawicz wydał inne książki również. Dwie książki chciałbym Państwu pokazać.
autor Piotr Stachiewicz. I ta książka jest poświęcona oddziałowi Parasol. Jest to książka bardzo obszerna, podająca całą historię tego oddziału. Wydał również Pax, rok 1991. Książki państwo, te, które pokazuję, osiągną albo w internecie, albo w antykwariatach. Piotr Stachiewicz napisał też książkę pod tytułem Starówka 1944. Przypomnę państwu, że Starówka to dojście do Wisły dla Niemców i Starówka pada 31 sierpnia 1944 roku. Przez półtora do dwóch dni zostaje na Starówce osłona, a odejście ze Starówki kanałami, natomiast jadąc tramwajem naprzeciwko Grubej Kaśki, państwo znajdziecie pomnik niewielki z napisem Reduta Matki Boskiej. Ostatnią niezdobytą redutą obrony Starówki to ulica Bielańska 10, Bank Polski, którego już dawno właścicielem stał się deweloper. Czy resztki tego banku zostaną zachowane? Nie wiem. Jak państwo jedziecie tramwajem w kierunku tunelu trasy WZ, to po prawej stronie państwo widzą już współczesne budownictwo. Kolejną książką, którą chciałbym zaprezentować, jest również książka dotycząca Warszawy w okresie okupacji i nie tylko Warszawy. Autor Stanisław Podlewski, tytuł książki Wolność krzyżami się znaczy. W piosence Czerwone Maki jest użyte zdanie, bo wolność krzyżami się mierzy. Macie tu państwo tytuł książki w innym sformułowaniu, który państwu prezentuję. Bardzo ciekawym autorem, trzy tomy tej książki, którą pokażę, Polska Walcząca, Jerzy Ślaski. Zwróćcie państwo uwagę, że książka w tomie pierwszym obejmuje bitwy. Pozostałe tomy macie państwo treść z lewej strony. Pokazuję państwu pierwszy tom wydawnictwa Rytm. Tomów są trzy. Ślaski, kończąc te trzy tomy, napisał dla mnie, uważam, czwarty tom. To tak ja uważam tę książkę, bardzo rzetelną, dotyczącą żołnierzy wyklętych. Książeczka, którą państwu prezentuję, jest również wydawnictwa Rytm, do nabycia jeszcze w księgarniach albo w domu wydawniczym Rytm.
serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.